Święta, święta i po świętach. Było, minęło, jak to mówią. Ale przyznasz, Sandra, że ten rok był zajebisty. No mógłby być lepszy, tak szczerze. Ty to jesteś wiecznie niezadowolona. Ciesz się z tego, co masz. No a co mam? Jaj, co wiesz? Mnie masz, Żanetę masz, Tomek cię nawet dzierży. Julka jest niepotrzebna, ale czasem się przydaje. I masz łysego. No łysego akurat nie mam. No bo się czaisz nie wiadomo na co. Obmyślam strategię. Dobrze wiesz, że myślenie to nie jest twoja mocna strona. No a co mi zostało, czekać na cud? Coś wymyślimy. Gdzie dzwonisz? O, po Żanetę, co trzy głowy to nie jedna. Lepiej nie, Żaneta to mnie ostatnio przeraża. W sensie? Pogryzła cię? Mówiłam ci, żebyś... Agata! No co? Dobrze wiesz, że chodzi mi o Adiego. Nie interesuje cię, dlaczego wychodzi z jej pokoju? Wiemy tylko, że wychodzi, a czy wchodzi, to nie wiemy. Ale żeby wyjść, to trzeba wejść, tak? No teoretycznie tak. No więc sama widzisz, że coś tu śmierdzi. Nie. O Adiego mi chodzi, Agata. A to czosnek Adi się nim podciera. Chyba naciera. Nie wiem dokładnie, ważne, że działa. A na co niby? No na Żanetę, a na kogo? Agata, jakoś ty się nie nacierasz. No ja swój czosnek trzymam w pępku. Pępku? Chroni przed wampirami i niechcianą ciążą. W Brawo czytałam. Błagam cię, Agata, ty i ciąża? Słuchaj, skoro moja przyjaciółka może być wampirem, to wszystko jest możliwe, Sandra. No, z jednej strony masz rację, przezorny zawsze ubezpieczony. Totalnie bez kitu. A masz jakiś tam czosnek na zbyciu?